Syna i Ducha Świętego. Przeżywamy tą świętą miłosierdzia Bożego ustanowione przed 2000 roku przez świętego Jana Pawła II. Serdecznie witam jako pielgrzyma księdza biskupa Mariana Kruszyłowicza, który będzie przewodniczył dzisiejszej Eucharystii Odpustowej, wygłosi do nas Słowo Boże. Bardzo się cieszę, pan biskup przed chwilą udzielił też młodzieży naszej zgromadzonej tutaj w kościele o 11 sakramentu bierzmowania. Stąd może troszeczkę nam ten czas jakoś tak się wydłuża, ale myślę, że po to, jeśli tu już jesteśmy, to pewnie każdy chce pobyć troszkę może nawet dłużej i się więcej pomodlić. Przecież tyle różnych mamy spraw, tyle intencji, by Bogu można było tutaj je przedstawić, a tu w sposób szczególny, miejsce wyjątkowe, wybrane przez samego Pana Boga. Serdecznie witam wszystkich kapłanów przybyłych na dzisiejszą uroczystość, księdza dziekana Jerzego, który też przyszedł, i księżnik wikariuszy jego, księdza Piotra i księdza Marcina, którzy przyszli tutaj z pielgrzymką, tak jakoś to się już fajnie ukształtowało, że co roku pielgrzymka rusza z kolegiaty tutaj do sanktuarium Święto Miłosierdzia. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za wasze pielgrzymowanie. Obiecuję, że my się poprawimy i parafia Świętego Krzyża na Odpust będzie też pielgrzymować do was. Czyli my mamy podgórkę, dlatego nam trudniej. No to już widzisz, tak to już jest. Księże dziekanie, bardzo serdecznie jeszcze raz witam księdza dziekana, wikariuszy, księdza prałata obecnego wśród nas, księdza prałata Aleksandra, księdza tutaj ze Szczecina, ze parafii Świętego Krzyża, ksiądz ma na imię, księdza Mirosława, księdza Jacka Skolańskiego, który również tutaj przybył z grupą modlitwy, świętych aniołów z pielgrzymami ze Szczecina. I wszystkich was witam, skądkolwiek przyjechaliście, dzisiaj jesteście tutaj. Może będzie taki moment, no jeszcze tam się wymienicie ze swojej miejscowości. I niech to dzieło, niech ta modlitwa dzisiaj płynie przed tron Boży. Dla naszej wspólnoty parafialnej to też taki dzień miłosierdzia, taki odpust miłosierdzia, w który sposób szczególny tutaj się gromadzimy. Jest to wyjątkowy czas, wyjątkowy moment dla każdego. Otwierajcie swoje serca dla Jezusa, niech przychodzi do was ze swoim miłosierdziem. Każdy potrzebuje tego miłosierdzia w sposób szczególny. Ofiarujcie też swoich bliskich. Módlcie się za nich. Niech każdy tym miłosierdziem zostanie dzisiaj przepełniony. Jak to powiedział Ojciec Święty Franciszek, Bóg nie męczy się miłosierdziem, nie męczy się przebaczaniem dla nas naszych grzechów. To my się czasem po prostu męczymy i nie chcemy. Otwórzcie swoje serce. Konfesjonałom posługują kapłani. Skorzystajcie też z tego sakramentu wyjątkowania. Księdza biskupa bardzo proszę, aby odprawił przeświętą intencję wszystkich tutaj zgromadzonych pielgrzymów, jak również intencji całej naszej wspólnoty parafialnej, naszego miasta Myśli Boża. Ksiądz Aleksander będzie odprawiał mszę świętą intencji świętej pamięci matki Józefy Misarko, która zabiegała z poprzednikiem moim, czcigodnym księdzem proboszczem Marianem Kucharczykiem, po to, żeby zostało tutaj ustanowione sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 1994 roku. Modlimy się dla Matki Teresy o udział w chwale zmartwychwstania. Ksiądz Jacek będzie odprawiał mszę świętą za Patryka po uzdrowienie.
ksiądz dziekan odprawił przeświętą dziękczynną za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej w 7. rocznicę jego urodzin. Ksiądz Marcin odprawił przeświętą dziękczynną w 70. rocznicę urodzin Marii. Ja w intencji 17. rocznicy święceń kapłańskich księdza Piotra Warsawskiego z parafii Matki Bożej Różańcowej. A ksiądz Mirosław w intencji Panu Bogu Wiadomej. Zapłać księdza proboszczowi i rektorowi, kustoszowi tego sanktuarium, bardzo rzeczywistego sanktuarium, ze względu na to, że te osoby, które otrzymały jakiś głos, natchnienie Boże, także tutaj były w tym miejscu. To nie jest tak z zewnątrz ustanowione z prawem sanktuarium, tylko prawem, ale także i rzeczywistością duchową. I dlatego mamy tę świadomość, że jesteśmy w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Kości Bożów, świątyni pod wezwaniem Świętego Krzyża, w Dniu Miłosierdzia Bożego, drugą niedzielę Paschy, drugą niedzielę Wielkanocną, ksiądz proboszcz powitał intencję. Ja myślę, że jeszcze możemy osobiście dodać intencję. Zgodną z tym, co Jan Paweł powiedział w Krakowie w 2002 roku, poświęcając świątynię Miłosierdzia Bożego, ostatniego pielgrzymka do kraju, że świat dzisiejszy potrzebuje szczególnie niezwykle miłosierdzia, świadomości o Miłosierdziu Bożym i Miłosierdzia Bożego. Dlatego mówimy się w intencji, w tych wszystkich intencjach tu wymienionych, miejscowych, intencji naszej diecezji, ale także w intencji naszego kraju, o zgodę, o jakiegoś ducha chrześcijańskiego w tym kraju, intencji całego Kościoła, intencji ludzkości, bo sporo zagrożeń, zwłaszcza zagrożenia ateizacji jest wielkie w całym świecie, nie tylko w Europie, a więc niech Miłosierdzie Boże objawi się. I prośmy właśnie pokornie o to, niech objawi się w dzisiejszej rzeczywistości, aby nasza modlitwa była modlitwą ludzi, którzy ufają Panu Bogu, uwielbią Go i dziękują, najpierw przeprośmy za nasze wszystkie niewierności i grzech. Ze skruchu spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniechaniem. Dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego. Spraw, abyśmy obchodząc uroczystość zmartwychwstania Pańskiego zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z dziejów apostolskich. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Wierzący trzymali się wszyscy razem w kurganku Salomona, a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łóżach i noczach, aby choć cień przychodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos. Ze względu na Słowo Boże i świadectwo Jezusa doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej. Co widzisz? Księdze, napisz i poślij siedmiu kościołom, które są w Azji. I odwróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił. A obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników. I pośród świeczników, którego podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przypasanego na piersiach złotym pasem. Kiedy go ujrzał, upadłem jak martwy do jego stóp, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać, ja jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to, co potem musi się stać. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Panie, szacujesz się Boża, drodzy pielgrzymi z różnych stron, to miejsce rzeczywiście staje się miejscem pielgrzymkowym, miejscem rozważania nad tajemnicą miłosierdzia Bożego. Co to określenie, co te słowa znaczą, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie, że Bóg objawia miłość miłosierną, bo właśnie miłosierdzie jest odcieniem szerszego pojęcia, szerszego określenia miłość. Miłosierdzie jest skierowane do tych, którzy potrzebują darowania, przebaczenia, pomocy, ulitowania się nad nimi. I właśnie mamy tu okazję zarówno rozważać, bo osoby, które otrzymały natchnienie, aby do tego miejsca przybyć i tutaj utworzyć wspólnotę zakonną, były przejęte tymi objawieniami, które otrzymywała, tymi natchnieniami, które docierały do serca siostry Faustyny Kowalskiej. Te osoby także przybyły na to miejsce pewnie dlatego, że działa się II wojna światowa, przesuwały się granice w Europie, wędrowały miliony ludzi, zmieniały miejsce pobytu, spotykały się z nową rzeczywistością na tych ziemiach, żyli chrześcijanie, ale z rozłamu tak zwanego zachodniego, który dokonał się pod wpływem Marcina Lutra w 1517 roku, Kościół już podzielony na wschodzie w 1054 roku, Kościół wschodni, odszedł Kościół wschodni spod jurysdykcji, odszedł od jedności z biskupem Rzymu, od tego, który był następcą, jest następcą świętego Piotra. A w 1517 z większymi konsekwencjami, bo zmianami także w nauczaniu biblijnym i teologicznym odeszło wielu państwach Europy Środkowej i Zachodniej ówczesnej. I na tych ziemiach do II wojny światowej w przeważającej mierze około 90% to byli protestanci, nie uznający tego, że biskup Rzymu jest następcą świętego Piotra, to uznawali, ale nie uznawali tego, że jest głową całego Kościoła, czyli Królestwa Bożego w tej rzeczywistości ziemskiej, Królestwa Bożego, które założył Jezus Chrystus, powołał jako nowe przymierze pomiędzy Bogiem, Stwórcą i Ojcem, a pomiędzy człowiekiem, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Drodzy, tajemnica miłosierdzia Bożego jest wymieniana w postaci takiego określenia, że Bóg jest miłosierny. W różnych odcieniach tego określenia jest często wymieniana w Starym Testamencie. W poszczególnych księgach i zwłaszcza w psalmach, tych, którymi się Stary Testament posługiwał jako formą modlitwy, a także posługujemy się w Nowym Przymierzu. W pełni objawienia Bożego, w pełni przymierza pomiędzy Bogiem a człowiekiem, pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Śpiewamy psalmy, odmawiamy w brewiarzu, w modlitwie kapłańskiej, posługujemy się psalmami w liturgii eucharystycznej, w liturgiach sakramentów. Odmawiamy, czytamy, śpiewamy różne psalmy. Także dzisiaj, w czasie tej mszy świętej, bardzo wiele razy chcę jeszcze powtórzyć z
Stary Testament mówi o miłosierdziu Bożym. Wymienię tylko jeden tekst, może najbardziej wyraźny, najbardziej autorytatywny. Mianowicie, gdy Mojżesz prowadził 12 pokoleń izraelskich, które wywodziły się od Abrahama, ale bezpośrednio te pokolenia wywodziły się od Józefa, od Jakuba, przepraszam, któregoś tam z potomków Abrahama. Z niewoli egipskiej prowadził te 12 pokoleń, które rozwinęły się przez około 400 lat w państwie ówczesnym egipskim, do ziemi obiecanej. Z niewoli, z ciężkiej pracy niewolniczej w Egipcie do, jak to jest określone w Starym Testamencie, do ziemi miodem i mlekiem płynącej. Wyrażenia często są dostosowane do tamtej mentalności. Czasem może i nawet są przesadne, ale taka była mentalność ludzi. I Mojżesz kształtował do pełniejszej religijności, do pełniejszego poznania Boga tych właśnie, których prowadził. 40 lat trwała ta wędrówka z Egiptu poprzez pustynię, jedną, drugą, aż dotarli do ziemi obiecanej, zamieszkałej przez Ponan. I w czasie tej właśnie pielgrzymki, oprócz tego, że Mojżesz usłyszał, jak określić Boga, ja jestem, który jestem, czyli jestem odwieczny, trwam wiecznie, po hebrajsku Yahweh, otrzymał drugą ważną, bardzo ważną wiadomość. Miał kłopoty z przyjęciem tablic na górze Synaj. Tablic z przykazaniami Bożymi. 10 słów mówią Hebrajczycy. My mówimy 10 przykazań Bożych. Jakby kodeks postępowania moralnego człowieka. Kodeks postawy wobec Boga, jak człowiek ma ustosunkować się do Boga i kodeks postawy człowieka do innego człowieka, do drugiego człowieka. Bo te 10 przykazań streszczają się w dwóch najważniejszych. Będziesz miłował Pana Boga całego twojego serca, z całej myśli, całym twoim sercem, abyś nie będziesz miał bogów innych przed Bogiem, a bliźniego, a innego człowieka będziesz miłował jak siebie samego. A więc egoizm powinien być skasowany. Aby równouprawnienie pomiędzy nami wszystkimi w wzajemnej życzliwości, wzajemnej miłości. I gdy rozbił pierwszą tablicę z powodu rozgniewania się na 12 pokoleń, na tych, nie wiadomo jaka była dokładnie liczba tego, ile tysięcy, czy dziesiątek tysięcy, czy setek tysięcy tego narodu wybranego, który szedł do ziemi obiecanej, bo zaczęli czcić bożka złotego cielca. Wtedy Pan Bóg wezwał ponownie na 40 dni modlitwy i postu Mojżesza na górę Synaj, otrzymał kolejne tablice Mojżesz i wtedy Pan Bóg pokazał się miłosierny, to łaskawy, przebaczający. Mojżesz odważył się wstawić za całą tą rzeszą Izraelitów i równocześnie poprosił o, jak gdyby, o łaskę dla siebie, ale o łaskę dla całej tej wspólnoty 12 pokoleń. Poprosił o to, żeby Bóg objawił
ukazał mu swoje oblicze. Oblicze, ukazać oblicze to znaczy odsłonić swoje wnętrze. Ukazać swoją osobowość, istotę swojej osobowości. Pan Bóg powiedział mu, że nikt nie może widzieć Boga. I my wiemy o tym Boga jako doskonałego ducha, jako wiecznego, odwiecznego. Brakuje słów, żeby wyrazić doskonałość Bożą. Przekracza to nasze zdolności, naszą inteligencję stworzoną, ale okazał miłosierdzie Mojżeszowi i w takim objawieniu, gdzie Mojżesz nie widział Boga, ale odczuwał Jego obecność, Bóg powiedział: Pan, Pan, w hebrajskim tekście Jahwe, Jahwe, ja jestem, który jestem. Ja jestem Bóg miłujący i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w miłosierdzie i prawdę, gotowy przebaczyć winy, przestępstwa i grzechy. Pan objawił swoją naturę, ukazał istotę swojej osobowości. Gotowy przebaczyć winy, przestępstwa i grzechy. I jeszcze dwa słowa, równie istotne. Ale niepobłażliwy. Trzeba nawrócenia człowieka. Bo bardzo wielu, nawet w naszych czasach, przy tych wszystkich zmianach, jak pamiętamy, nie chcę za bardzo wracać do tych spraw, zaczęto, jak prześladowano Kościół, niszczono, to było, powiedzmy, to za Bogą niszczą legendy i tak dalej, a później zaczęto mówić, że Kościół powinien być miłosierny, bo Jezus Chrystus był miłosierny. Zaczęto rozumieć potrzebę miłosierdzia. Więc niektórzy właśnie miłosierdzie rozumieją jako zapomnienie bez żadnego, żadnej zmiany, poprawy życia, że to odchodzi w zapomnienie, że nie trzeba nic w swoim życiu zmieniać. Tymczasem gotowy przebaczyć winy, przestępstwa i grzechy, ale niepobłażliwy. Mojżesza to ośmieliło, gdy otrzymał to natchnienie, to objawienie, bo nie wiem w jakiej formie to objawienie dotarło do jego myśli, do jego serca. Poprosił: Panie, nie odchodź od nas, idź ze swoim ludem w dalszym ciągu tej pielgrzymki do ziemi obiecanej. I Jahwe, Bóg, który jest nieskory do gniewu i bogaty w miłosierdzie, odpowiedział: oto ja zawieram przymierze, nowe przymierze w Starym Testamencie, oparte na 10 przykazaniach. I wobec Twojego ludu dokonam takich cudów, jakie nie wydarzyły się w żadnym kraju i w żadnym narodzie. Była to zapowiedź, której wtedy pewnie ani Mojżesz nie rozumiał i nikt nie mógł wtedy zrozumieć, jaki to będzie największy cud wśród tych bardzo licznych cudów, które oni doznawali i które później się zdarzyły. Za chwilę dojdziemy do Ewangelii Jezusa Chrystusa i które nieustannie zdarzają się w dziejach nowego przymierza. A tym nowym przymierzem jest Kościół, jest Królestwo Boże na ziemi. I właśnie tym największym cudem wtedy zapowiedzianym przez Boga Mojżeszowi, Mojżesz tylko uznał jednego, jedynego Boga. I tak jest, ale nie był jednym. Pan Bóg nie objawił, bo objawienia następowały stopniowo, od bardzo najprostszych do stopniowo do objawienia w Starym Testamencie się rozszerzało. A Mojżesz nie wiedział, że jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch
Duch Święty, jeden Bóg w trzech osobach. Dla nas też jest to bardzo trudne. Ta jedność osób w działaniu, jedność miłości, jedność w działaniu. Właśnie tym największym cudem jest to, co, o czym święty Paweł Apostoł w liście do Galatów napisał, mówiąc w ten sposób, że gdy nadeszła pełnia czasu, gdy wszystko było gotowe według planu Bożego do zbawienia człowieka, zesłał On, Bóg, swego Syna narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. To zdanie zaczerpnąłem z buli papieża Franciszka ogłaszającej nadzwyczajny rok jubileuszowy, rok miłosierdzia. Drodzy, Jezus Chrystus jest obliczem Boga Ojca, Boga Ojca. Tak Pan Jezus Chrystus mówił: mój Ojciec i Wasz Ojciec. Kto widzi mnie, Ewangelia Świętego Jana Apostoła, ten widzi także i Ojca. Jezusie Chrystusie, na sposób ludzki, ponieważ Jezus Chrystus został zesłany przez Ojca, narodzony z Maryi Dziewicy, tak już przedtem powiedziałem, aby objawić ostatecznie w całej pełni według naszych możliwości przyjęcia objawienia Bożego, że Bóg jest miłością. Jezus objawia nam to, że Bóg jest miłością miłosierną. I objawia to zarówno w słowach Ewangelii, nauczaniu. Objawia miłosierdzie Boże w czynach, w sposobie bycia. Syn Boży, który stał się Bogiem, ze względu na nas, aby nas napełnić bogactwem łaski, bogactwem życia Bożego. Objawia miłosierdzie Boże cudami. Cuda służyły często jako przyjście, objaw miłosierdzia, dźwignięcie człowieka, wyzwolenie z niewoli szatana, uzdrowienia, przeróżne cuda, jakie dokonywał Jezus Chrystus, są znakami miłosierdzia, ale największym wyrazem miłosierdzia, pierwszym znakiem cuda, to jest to, że Pan Bóg w ten sposób dawał mu znaki do uwierzenia. Dzisiejsza Ewangelia chyba zjawienia się Jezusa Chrystusa. To jest właśnie pomoc, to jest to miłosierdzie Boże, abyśmy mogli, aby oni, apostołowie, mogli ostatecznie uwierzyć, bo wciąż mieli wątpliwości. I także bardzo wiele znaków, cudów, nie po to było, aby Jezus Chrystus pokazał swoją wszechmoc, na pierwszym miejscu przede wszystkim wszechmoc, ale były po to, ażeby ludzie uwierzyli Jego słowom, Jego nauczaniu, żeby ludzie uwierzyli, że to jest nauka Boża, że to jest prawda, że to jest to, co mówi, co na przykład przekazane nawet błogosławieństwa ewangeliczne, które są rozszerzeniem i dopełnieniem przekazu Starego Testamentu, że to jest właśnie Słowo Boże, że to jest prawda Boża. Jezus Chrystus okazał zwłaszcza miłosierdzie Boże w złożeniu siebie w całą prawdę i ofierze. Poddał się ludzkiemu sądowi kierowanemu przez pychę, nienawiść, egoizm, zazdrość, poddał się sądowi grzechu, ażeby grzech doznał śmierci przez jego mękę. I aby otworzyć nam, dać pojednanie z Ojcem, dzisiaj słyszeliśmy, że mam klucze Apokalipsie, mam klucze
śmierci i klucze otchłani. Śmierć, klucz, zniszczenie grzechu. Ewangelia dzisiejsza do apostołów. Weźcie Ducha Świętego, komu odpuścicie grzechy, będą mu odpuszczone. W Jezusie Chrystusie mamy odpuszczenie grzechów, ponieważ On przyjął, wziął na swoje ramiona, na swoje barki cały ciężar grzechu człowieka, cały ciężar przewrotności, złości ludzkości i zaniósł, przybił do krzyża, jak mówi święty Paweł. I dlatego w Jezusie Chrystusie, w Jego ofierze mamy, jeżeli wierzymy, że On jest Mesjaszem, że On jest Synem Bożym, bo tego Pan Jezus wymaga. Kto wierzy, że jestem Mesjaszem, że jestem Synem Bożym, ten otrzymuje we mnie odpuszczenie grzechu i to otrzymujemy na pierwszym miejscu w sakramencie chrztu, a później w sakramencie pokuty, spowiedzi świętej. Komu odpuścicie grzechy, będą odpuszczone. Drodzy, to jest właśnie znak w Jezusie Chrystusie największy miłosierdzia Bożego wobec człowieka, wobec całej ludzkości, mówię w liczbie pojedynczej, każdego z nas, wobec człowieka i wobec całej ludzkości. W Jezusie otrzymujemy odpuszczenie grzechów, o ile spełniamy warunki, to co zapowiedział Bóg Mojżeszowi, że jest bogaty w miłosierdzie, podając swoją charakterystykę, byśmy powiedzieli, i prawdę, gdy gotowy przebaczyć winy, przestępstwa i grzechy, ale nie obłażliwy. Jezus Chrystus za nas zadość uczynił wobec miłości Boga, wynagrodził zniewagę miłowę ze strony człowieka, w swoim ludzkiej naturze, wynagrodził za zniewagę Boga przez nasze nieposłuszeństwo i przez naszą wrogość do Boga. Bardzo często to nieposłuszeństwo się przemienia nie tylko w niewierność, ale we wrogość wobec Boga. Drodzy, właśnie to święto miłosierdzia Jan Paweł jako papież wydobył to przesłanie, które otrzymała siostra Faustyna Kowalska. Były wątpliwości przed tym, czy te objawienia są prawdziwe, czy są autentyczne, czy są poprawne, biblijnie, teologicznie. Zostało to przestudiowane, przygotowane i Jan Paweł wprowadził święto miłosierdzia Bożego, abyśmy byli świadomi, jakby zebrali z całego Pisma Świętego, zebrali z wydarzeń, jakie dokonują się w świecie, jak Pan Bóg kieruje i prowadzi świat. Z życia Jezusa Chrystusa, żebyśmy zebrali i wszystkie znaki miłości miłosiernej Boga wobec człowieka, wobec ludzkości, abyśmy to przyjęli jako podstawową prawdę dla naszego życia. Jeszcze raz powtórzę, w Krakowie, już przecież nie było przed śmiercią, już bardzo niemocnym głosem, już pokrzywiona była ten jego wygląd fizyczny, prawda? Czasem za dużo w telewizji pokazują to cierpienie Jana Pawła w ostatnich latach życia, ale bardzo wyraźnym takim głosem w czasie konsekracji, w czasie kazania, homilii konsekracyjnej Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Krakowie powiedział: dzisiejszy człowiek i dzisiejszy świat potrzebuje w sposób szczególny doznać prośb, żeby prosił o miłosierdzie Boże, żeby doznał miłosierdzia Bożego. Nie wiem, jak świat dzisiejszy laicyzuje się, odchodzi od Boga. Europa rozszerza się to na cały świat, to odchodzenie. Media, które powinny służyć
Cała ta technika coraz doskonalsza, elektronika powinna służyć rozpowszechnianiu prawdy. Chyba ja w najwyższym stopniu rozpowszechnia kłamstwo i jakieś zaproszenie, jakieś wezwanie do niewiary i do niemoralności. Człowiek chce wejść w miejsce Boga, które się dokonuje dosyć niedawno w Europie, gdzieś od XVIII wieku, jeszcze wcześniej, przez rewolucję francuską, przez komunizm marksistowski, przez komunizm rosyjski, gdzie właśnie niszczono chrześcijaństwo, chciano zniszczyć doszczętnie. Coś w innej formie także odradza się w dzisiejszych czasach. Człowiek prowadzony do niewiary, do niewdzięczności wobec Boga. Człowiek chce ustanawiać prawa moralne dzisiaj. Parlamenty mają ustanowić, co jest dobrem, co jest złem, co jest grzechem, co, a, albo grzech nazwać nie grzechem, dobrem, a dobrą często przedstawić jako coś złego. Więc korzystajmy z tego miejsca świętego, skoro Pan wybrał to miejsce, może jak powiedziałem, ze względu na to kończyła się wojna, przemiany w Europie, przyjdzie tutaj ludność katolicka, żeby jakoś właśnie napełnić duchem wiary i życia chrześcijańskiego te tereny, te osoby, które były wtedy wybrane, otrzymane i żeby to miejsce właśnie w tym miejscu zaczęło być głoszone miłosierdzie Boże, zaczęła być głoszona prawda o miłosierdziu Bożym. I dlatego w dzisiejszych także czasach, jak właśnie ujrzeliśmy w czytaniach dzisiejszych, Jezus Chrystus jest znakiem i wykonawcą miłosierdzia Bożego. Znakiem czytelnym w ludzkiej naturze Jezus Chrystus jest wykonawcą miłosierdzia Bożego, bo powołał Kościół istnienia, nowy przywierze, Nowy Testament, polecenie właśnie do apostołów, o idźcie, nauczajcie wszystkie narody. To, o którym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, komu odpuścicie grzechy, będą odpuszczone. A w pierwszej lekcji z Dziejów Apostolskich słyszeliśmy o pierwszej wspólnocie nowego przymierza, o pierwszej wspólnocie Kościoła. Z jednej strony jest jakiś lęk przed odejściem od tego, co dawne, żeby nie narazić się, a z drugiej strony szacunek i pochwała świątyni jerozolimskiej dla tych uczniów Jezusa Chrystusa, mężczyzn i kobiet. Kobiety miały wtedy powiedzmy trochę inną sytuację społeczną niż dzisiaj. Szacunek dla tych ludzi, dla ich postawy, dla ich sposobu życia. Ludzi nawróconych, ludzi ochrzczonych, żebyśmy my mogli być w dzisiejszych czasach nie powodem do kin. Oczywiście, że się wyrywa poszczególne wydarzenia, poszczególne fakty, poszczególne osoby. Kościół świadomy, że jesteśmy grzeszni, że Kościół na ziemi nie jest doskonały, że jest w drodze do doskonałości. Otrzymaliśmy wszystkie środki do uświęcenia naszego od Jezusa Chrystusa. I prawdę, Ewangelię, Słowo i sakramenty święte, przez które otrzymujemy łaskę, zwłaszcza sakrament pokuty i jeszcze bardziej sakrament Eucharystii, komunię świętą. Jeszcze nie wiecie, to jest moje ciało, jeszcze nie wiecie, to jest moja krew. Na odpuszczenie naszych grzechów. Przyjmijmy. Odnówmy sobie tę w tym miejscu dzisiaj w Niedzielę Miłosierdzia tę wiadomość od tego, który za nas ofiarował swoje życie na krzyżu. Amen. W roku jubileuszowym naszego chrztu, w 1050-lecie chrztu przyjętego przez Słowian,
przez Poporan, przez ówczesnych Słowian na tych terenach pod kierownictwem księcia Mieszka I. Odmówmy przyrzeczenia Chrztu Świętego, a także poprośmy o odnowienie obecności Ducha Świętego w nas. Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy w Chrzcie Świętym na opuszczenie grzechów, bierzmowaniu, o jakby odnowienie obecności Ducha Świętego. O takich odnowieniach często się wspomina w Piśmie Świętym. Jezus Chrystus został napełniony Duchem Świętym i rozpoczynał swoją ewangelizację, publiczną działalność. Na odnowienie obecności Ducha Świętego w nas, który powoduje, daje siłę, światło i moc do tego, by nasza wierność wobec Boga, nasza świętość wzrastała. A więc przez tajemnicę poświęconej wody, którą teraz dokonuje się poświęcenie wody, do poświęcenia, do pokropienia później obecnie. Raz udzielić duchowego odrodzenia Twoim wiernym, których przez Chrzest Święty włączyłeś do Kościoła katolickiego, aby osiągnęli życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wierzymy we wstawiennictwo święte, które orędują za nami u Boga. Prośmy, aby ich modlitwy towarzyszyły nam w drodze ku wieczności. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Janie Chrzciciel, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módl się za nami. Święci Wojciechu i Stanisławie, módl się za nami. Święci Stanisławie, Kostku i Andrzeju Bobowo, módl się za nami. Święty Otcowie, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta Siostro Faustyna, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale, módl się za nami. Święci Patronowie nasi od sakramentu chrztu i bierzmowania, módl się za nami. Wszyscy Święci i Święte Boże, módl się za nami. Jeżeli ktoś ma świecę, musimy zapalić za świecę, nie damy to. Płomień wiary zapłonie w naszych sercach. Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Wspominając 1050. rocznicę chrztu Polski, odmówmy przyrzeczenia Chrztu Świętego, które niegdyś nasi przodkowie składali przed Bogiem, a także uczynili to nasi rodzice chrzestni przy naszym chrzcie. Wspomnijmy również tę chwilę, kiedy Ducha Świętego otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania, prosząc, aby umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Wyrzeknijmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzeknijmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim, w Królestwie Bożym, owoc męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. A zatem pytam każdego i każdą z was, czy wyrzeka się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzeka się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował? Czy wyrzeka się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzysz Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umoczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas szerzy swoją łaską, naszym Panu Jezusie Chrystusie, na życie wieczne. Amen.
stali dziećmi światłości i Twoimi dziećmi. Panie, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Piszu Święte, przynosimy Ci, Panie, Pismo Święte, Twoje żywe Słowo, które jest drogą, prawdą i życiem. Prosimy Cię, Panie, naucz nas żyć Twoim Słowem. Panie, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Chleb, symbol ludzkiej pracy, jedności, spraw, Panie, abyśmy złączeni w codziennym trudzie wzrastali miłości do Ciebie, Panie, i do naszych bliskich. Panie, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Kwiaty, przynosimy Ci, Panie, te kwiaty w dołu wdzięczności za otrzymane dary i charyzmaty. Prosimy Cię, Panie, by się dzielił z nami wszystkimi potrzebującymi. Panie, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Owoce. Szybu wielkiej łaski błogosławione błogosławieństwo na tym ciężkiej pracy rolnika, ogrodnika i wszystkich ludzi. Dziękujemy Ci, Panie, za tę hojność. Panie, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Wino i woda. Przynosimy Ci, Panie, wino i wodę, symbolem życia. Ojcze nasz, oczekujemy Cię za to, że żyjemy i za wszystkie Twoje wielkie dzieła. Panie, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Hostia, ta hostia, która wkrótce za sprawą Ducha Świętego przeistoczy się w ciało Chrystusa. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten największy dar, który nas umacnia i daje życie wieczne. Panie, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości składamy Tobie ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia i nieustannie się karmi przez Chrystusa, Pana naszego. Krwi mojej, nowego i wiecznego.
wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wyrana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Boże, w Twoim Kościele na całej ziemi spraw, aby Twój lud wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem, obecnym tutaj biskupem Marianem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o tych, których odrodziły z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą siostrą Faustyną, ze świętym Janem Pawłem II, błogosławionym księdzem Michałem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Bracia i siostry, w imię Jezusa Chrystusa przekażcie sobie znak pojednania i pokoju. Księżom dziękuję, którzy również przyszli, przyjechali tutaj, przyszli
przyjechali ze Szczecina, z całego serca dziękuję Bogu za to. Księdzu dziekanowi z jego pielgrzymami, wszystkim pielgrzymom dziękuję za obecną siostrą, które tutaj też tam gdzieś może ich nie widać, ale zawsze tą ciężką pracę wykonują, bo przecież przed nami myśmy kończymy teraz rekolekcje, takie jeszcze były dla czci Miłosierdzia Bożego, właśnie przed tym świętem co roku się odbywają. Wszystkich chórowi służby liturgicznej dziękuję za usilnienie tej dzisiejszej liturgii mszy świętej. Najbliższe jakieś uroczystości, na które chciałbym Was zaprosić, takie główne, to jest 25 sierpnia na urodziny siostry Faustyny i później w pierwszą niedzielę października, to znowu jest wspomnienie liturgiczne siostry Faustyny, no i jest taka piękna procesja, która rusza z kolegiaty tutaj do sanktuarium. To jest tak zwana procesja różana, więc serdecznie Was zapraszamy. Wy jesteście dzisiaj, w tym roku miłosierdzia w sanktuarium, no ale jeszcze przyjedźcie raz, może drugi raz, weźcie kogoś ze sobą, przywieźcie może swoich bliskich, niech oni też zobaczą tutaj to miejsce, niech w tym miejscu czerpią to miłosierdzie dla siebie, dla innych, niech wypraszają z całego serca. Wszystkim dziękuję i życzę jeszcze dzisiaj dobrej niedzieli, dobrego popołudnia. A teraz prosimy księdza biskupa o udzielenie błogosławieństwa. Niech nam Pan Bóg błogosławi. Nie dlatego, że na to zasługujemy, bo miłosierdzie jest dla tych, którzy nie zasługują, a otrzymują. Przebaczenie, darowanie i równocześnie błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Położenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo.